Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat dotyczący hodowli drobiu. Chciałbym dzisiaj przedstawić wam takie zagadnienie, o które mnie prosiliście i też pisaliście bardzo często, dotyczące zakupu kur, ale dotyczące, słuchajcie, zagrożeń, które mogą się z tym wiązać. Obecnie tych zagrożeń jest dość sporo, a wy jesteście bardzo nastawieni na ten moment, na zakup drobiu, z tego co do mnie pisaliście. Część z was powracała już z wakacji, część z was zastanawia się właśnie, jakie kury kupić, część z was zakupiła działki i teraz myśli o tym, żeby właśnie część działki ogrodzić i kupić sobie 5, 6, może 7 kurek właśnie na własne potrzeby. I myślicie co i jak. Także w pierwszej kolejności odsyłam was w ogóle do mojego kanału, żebyście nauczyli się podstaw i dowiedzieli się, jak w ogóle zajmować się drobiem, na co zwracać uwagę przy zakupie kur, o czym też dzisiaj trochę porozmawiamy, no i jak zaprojektować kurnik, wybieg, co jest potrzebne, czym jest pierzenie u drobiu, bo to jest na przykład bardzo istotna kwestia, no i jak nie dać się oszukać przy zakupie. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś nie widział żadnych moich odcinków, to jest co nadrabiać, a jeżeli ktoś chce sobie wybrać jakieś indywidualne, bo na przykład zastanawia się nad czymś, to wierzcie mi, że na kanale jest tak naprawdę wszystko, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie możecie czegoś znaleźć, to napiszcie mi w komentarzu, ja postaram się wam podesłać linka. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jakie to są, słuchajcie, zagrożenia, które obecnie mamy? Jakie to są problemy, które obecnie mamy z drobiem? No pierwszym takim problemem, słuchajcie, to jest, już o tym mówiłem, zaraz ktoś powie, że się powtarzam, ale wierzcie, że bardzo dużo ludzi nie oglądało jeszcze tego filmu. To jest zakup kur starych. I tutaj co jest ważne? Jeżeli chodzi o kury, słuchajcie, to musimy mieć z tyłu głowy jedną bardzo ważną rzecz. Musimy wiedzieć, jak te kury wybierać. Nieraz wam mówiłem, żeby zwracać uwagę po pierwsze na skoki, czyli na nogi u drobiu, żeby nie było żadnych zgrubień, żeby były one w miarę delikatne, żeby były jednego koloru, najlepiej jasne. Wiadomo, że to zależy od rasy, ale średnio możemy tak przyjąć. Po drugie to jest ogon, żeby nie był on jakiś wypłowiały razem z piórami, żeby te pióra też były odpowiednie, żeby delikatnie błyszczały w zależności od rasy drobiu, ale generalnie, żeby było pełne upierzenie. To jest bardzo istotne. Po trzecie to jest grzebień. Tutaj grzebień musi być delikatnie czerwony, najlepiej krótki, ponieważ ja polecam, żebyście kupowali kury mniej więcej 16-18 tydzień, po to tylko i wyłącznie właśnie, żeby nie dać się oszukać, żeby szanse na oszukanie w miarę możliwości zmniejszyć. No i tak, co bardzo ważne, jeżeli chodzi o zakup drobiu, moi drodzy, kolejną kwestią to jest oczywiście reakcja na zmysły. Jeżeli chodzi o reagowanie drobiu na zmysły, to wystarczy do tej kury podejść, czy wystarczy zrobić jakikolwiek ruch, zobaczyć, czy ona reaguje, czy ucieka, czy macha skrzydłami, czy wydaje jakikolwiek dźwięk. To też jest bardzo istotne i my, jako hodowcy, przyszli hodowcy, powinniśmy zwrócić na to uwagę. Oczywiście istotne są oczy, istotny jest dziób, najlepiej, żeby on był też delikatny, w jednym kolorze, nie jakiś tam postrzępiony. Jeżeli chodzi o oczy, no to też wiadomo, żeby tam nie było żadnych chorób, to też myślę, że w miarę łatwo zauważyć. I to na początek powinno wystarczyć. Jeżeli macie możliwość, warto też rzucić kurom jakieś ziarenka zbóż, zobaczyć, czy one podejdą, czy zjedzą. Jesteśmy w stanie w ten sposób trochę wyeliminować ten jeden problem, który się pojawia. Dlaczego o tym mówię? No każdy albo większość z hodowców niestety chcą na nas trochę zarobić, no i powodują to, że, o zobaczcie sobie, mamy kurczaczki, jeszcze tak przerywając na chwilę, może tak wam pokażę. Część hodowców chce na nas zarobić parę groszy, no i niestety oni nie chcą nam pomóc, tylko bardzo często chcą nam przeszkodzić. I przez to, że oni chcą nam przeszkodzić, my musimy uważać. Pamiętajcie, żeby do końca nie sugerować się ceną, zawsze negocjować i rozmawiać z handlarzem przed zakupem. Jeżeli macie możliwość, to najlepiej kupić od człowieka, który ma hodowlę drobiu albo się na tym drobiu zna. Niekoniecznie musi mieć wielką fermę, chodzi o to, że on wtedy ma jakąś wiedzę i prawdopodobieństwo oszustwa z jego strony jest dość małe, bo jeżeli on wam poda adres, jeżeli powie, czym się zajmuje, skąd jest, no robi się to trochę autentyczne, więc w miarę można uwierzyć, a tak czy tak komuś uwierzyć trzeba, jeżeli chcemy zakupić kury. Kolejna kwestia, to jest pierwszy problem, z którym się borykamy, dlatego ja polecam to zrobić. Dlaczego w takim razie nie kury roczne, dwuletnie, przecież są na przykład tańsze i w ogóle? Chodzi o to, że wtedy zmniejszamy właśnie minimalizacja tych kur, które są stare. Jeżeli kurka
porównamy kurę roczną z kurą czteroletnią, no to kura czteroletnia a kura roczna będą wyglądały bardzo podobnie. Natomiast kura w 16 tygodniu, a kura roczna będzie duża różnica. Na przykład będzie miała krótki grzebień, po czym od razu jesteśmy w stanie to poznać. I dlatego o tym mówię, to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. A druga kwestia to są choroby drobiu. No pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jeżeli widzimy, że ta kura się ledwo rusza, że ona nie reaguje na zmysły, albo tak do końca nie wie, gdzie jest, to nawet jako laicy jesteśmy w stanie mniej więcej ocenić sytuację i stwierdzić, że coś tu nie gra, że tu jest jakiś problem. No i jeżeli tu mamy jakiś problem, no to my też musimy mieć z tyłu głowy to, że warto by było może nie ryzykować, tylko pojeździć jeszcze gdzieś indziej. I pamiętajcie bardzo ważną rzecz, bo to jest problem trzeci, który się pojawia. Nie wiem, jak to się dzieje, ale na rynku jest nam wmawiane cały czas, że kur brakuje, żeby teraz kupować, bo potem będzie problem. Ja wiem, że to się wzięło z marketingu i tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś chce zarobić, chce szybko sprzedać, no i taka okazja, wy macie taką okazję, żeby niby kupić. Chcę podkreślić raz, żebyście każdy z was pamiętał. Nie ma, słuchajcie, czegoś takiego, że kurna będzie brakowało. Absolutnie nie będzie takiej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie u nas, to ze wschodu, a my jesteśmy tak dużym potentantem, producentem wylęgu drobiu, tak można to nazwać, że szansa na to, że tych kur zabraknie, jest praktycznie nierealna. Więc absolutnie bym się tym nie przejmował. No jeżeli ktoś kupuje 15 tysięcy kur na kurnik, może się tak zdarzyć, że danego dnia tych kur tyle nie ma. Ale jeżeli ktoś kupuje, wątpię, że aż tyle kupujecie, jeżeli ktoś kupuje 15, 20, czy nawet 50, czy 100 sztuk jednorazowo, no to tutaj szansa, że takich kur nie będzie, praktycznie też graniczy z cudem. Więc w ogóle bym się tym nie przejmował, też nie zwracał na to uwagę. Kierujcie się głównie logiką, myśleniem, a nie emocjami, że o jakie ładne kury, ja sobie takie kupię. Ja wiem, że te kury może też wam się muszą podobać, bo każdy kupuje, jeden kupuje też w celach estetycznych, musi to jakoś wyglądać. Ale większość z nas też kupuje mimo wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby mieć świeże, smaczne, dobre jajka, żeby wiedzieć, co jeść. No i wtedy też ta kura po prostu, jeżeli wy będziecie wiedzieli, jak ją wybierać, unikniecie problemu. Czy to jest jakiś duży problem? No jeżeli sobie policzymy 40 kur razy, albo inaczej, 10 kur razy 40 parę złotych, już nam się robi jakaś kwota. Tu nie chodzi, słuchajcie, o tą samą kwotę, bo ta kwota może nie jest jakaś wysoka dla jednego, wysoka dla drugiego, nie. Chodzi bardziej o takie rozczarowanie. Jeżeli ktoś kupuje kury, a potem mi pisze w komentarzu albo wysyła na maila informację, że no niestety moje kury padły, coś się stało, no to ja nie mogę zostać temu obojętny i właśnie nagrywam taki odcinek, żeby wam pomóc i powiedzieć, co powinniście robić. Od razu powiem, że odcinek nie jest sponsorowany, takich odcinków myślę w ogóle na YouTubie nie ma, ze względu na to, że większość z ludzi, którzy nagrywają o drobiu, nie mają pojęcia o tym, co mówią. Niestety taka jest prawda, jeżeli ktoś wie, słuchajcie, o drobiu sporo, to od razu wychwyci, że po prostu ktoś o tym pojęcia żadnego nie ma. Ja nie mówię o pojęciu takim, żeby te kury hodować, bo hodować kury, a hodować kury to jest bardzo duża różnica. Ja wam mówię o tym dlatego, żeby po prostu was przestrzec i pomóc wam, żebyście nie mieli takich problemów, przynajmniej na tej płaszczyźnie, bo wiem, że są inne problemy, a to praktycznie nie problem w porównaniu z innymi, ale warto coś tam wiedzieć. Jest to parę minut, a jak obejrzycie, to będziecie dużo lepiej wszystko wiedzieć w tej materii, w tym temacie. Także trzymajcie się, moi drodzy, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.